Kamil, niestety, ale nasza seria zwycięstw dobiegła końca i to w meczu z Unią Oświęcim tutaj u nas. Powiedz mi, jak twoim zdaniem wyglądało to spotkanie, bo z perspektywy trybun wydawało się, że mogliśmy coś ukłuć i zdobyć tego gola, bo sytuacji mieliśmy co niemiara. Tak, sytuacji było dużo, było też bardzo dużo gier w przewadze, których niestety nie wykorzystaliśmy. No i taki jest hokej. Ostatnio w Gdańsku wygraliśmy 1-0, dzisiaj przegrywamy 1-0. Nie załamujemy się, wiemy, nad czym mamy pracować dalej i będziemy to robić dalej na treningu. Powiedz mi, jaki element twoim zdaniem zaważył na tym, że to Unia wywozi dzisiaj 3 punkty z Katowic? Czy to właśnie była ta gra w przewagach? No myślę, że to był jeden z kluczowych elementów. No, niewykorzystane przewagi, w tym 5-minutowa, także no brakowało bramek z tych elementów i musimy nad tym popracować na treningach. Czujecie taką sportową złość po tym spotkaniu, bo naprawdę mogliśmy tutaj wywieźć te 3 punkty. Czy to was jeszcze zmobilizuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy? Nie, myślę, że wiemy, że musimy dalej pracować i wygrywać po prostu następne mecze. Może taki zimny prysznic nam się przyda i będziemy grać lepiej w następnych meczach. Tak pół żartem, pół serio, to lepiej teraz niż na późniejszym etapie rozgrywek przegrać, prawda? No tak, lepiej przegrać w trakcie sezonu. Sezon jest jeszcze długi, jest wiele meczów przed nami, także nie załamujemy się, pracujemy dalej i czekamy na następne mecze. A powiedz mi jeszcze tak na koniec, bo ty do nas trafiłeś z Unii Oświęcim, czy to dla ciebie był jakiś taki specjalny mecz? Chciałeś się tutaj bardziej pokazać niż w innych spotkaniach, czy jednak podchodzisz do tego jako zawodowiec? Nie, podszedłem do tego meczu na spokojnie, tak jak do każdego innego meczu. To, że wcześniej grałem i jestem z Oświęcimia, to ma może jakiś wpływ, ale podszedłem do tego na spokojnie, tak jak do każdego innego. Dzięki wielkie. Dzięki.